Nagrody odebrali dziś w Suwałkach laureaci powiatowych eliminacji ogólnopolskiego konkursu plastycznego. To uczniowie miejscowych szkół, którzy przygotowali prace poświęcone strażakom. Hasłem przewodnim konkursu było "Powódź, pożar, dniem czy nocą, straż przychodzi ci z pomocą". Nagrodzonych zostało 20 dzieci. Dyplomy i upominki odebrali w ratuszu z rąk Marka Buczyńskiego, zastępcy prezydenta, i Dariusza Siwickiego, komendanta Suwalskiej Straży Pożarnej. Maluchy malowały i rysowały, jak wyobrażają sobie pracę strażaków. Z takiej studzineczki strażacy brali wodę i gasili chlew, i niektórzy strażacy wyprowadzali krowy z chlewa. Najlepsze prace zakwalifikowano do wojewódzkiego etapu konkursu. Taka rywalizacja to nie tylko zabawa. Dzieci uczą się jednocześnie bezpiecznego zachowania, mówi Dariusz Siwicki, komendant Suwalskiej Straży Pożarnej. Ten konkurs ma na celu edukowanie dzieci, jeśli chodzi o kwestie zagrożeń, ale także i jak dzieci mają w sytuacji zagrożenia się zachować, jak postępować, żeby nie ucierpiały w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, ale także ten konkurs ma na celu jak gdyby promowanie pracy strażaka, to co na co dzień, te działania, które strażacy wykonują podczas niesienia pomocy osobom, które potrzebują i są w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.